Wróciłem właśnie z drugiej europejskiej konferencji miodosytniczej, która została zorganizowana przez Kings of Mead we współpracy z poznańskimi targami piwnymi i Europejskim Stowarzyszeniem Miodosytników. Wielkie wydarzenie, ponad 100 osób z 21 krajów, w tym z USA, a także tak odległych od Polski krajów europejskich jak Grecja czy Hiszpania. Pierwsze dwa dni to część stacjonarna. Pierwszy dzień poświęcony był szkoleniu sędziów w ramach MJP, Mead Judging Program. Drugi dzień to z kolei konferencja. Dwa kolejne dni w terenie, wyjazdy w różne miejsca związane z pszczelarstwem, w tym te najważniejsze, czyli dwie miodosytnie. Pierwsza z nich, miodosytnia Imbiorowicz, druga miodosytnia Pasieka Jaros. Głos oddaję organizatorom spotkania. Kolejna konferencja, druga już konferencja europejskich miodosytników w Poznaniu, na którą się zjechali miodosytnicy z całego świata. Mamy ponad 21 reprezentantów, ponad 21 państw. Mamy nawet reprezentantów to również spoza oceanu, ze Stanów Zjednoczonych. Konferencja to wykłady, spotkania nieformalne. Patronem medialnym jest Pasieka, co nas bardzo cieszy i mam nadzieję, że w kolejnych latach, kiedy, bo konferencja, już nie ukrywajmy, chyba wpisuje się na stałe do kalendarza imprez miodosytniczych, w kolejnych latach będziemy mieli tu więcej pszczelarzy, pszczelarzy polskich, ale również i zagranicznych. Jednym z takich nieformalnych części konferencji jest również wyjazd do miodosytni. Już po oficjalnym zakończeniu konferencji udało nam się zebrać sporą grupę, ponad 40 osób i wszyscy razem odwiedzimy dwie miodosytnie w Polsce, to jest miodosytnia Imbiorowicz i miodosytnia Jaros. Między innymi zawitamy również do Swarzędza, gdzie jest skansen pszczelarski. Sporą grupę tych uczestników tej wycieczki stanowią miodosytnicy i pszczelarze jednak spoza Polski, bo jest to świetna okazja i świetna okazja do tego również, żeby mogli się z łatwością poruszać po naszym kraju. Także serdecznie zapraszam, obserwujcie również naszą stronkę Kings of Mead, bo tam się pojawiają te najistotniejsze czasami informacje i zapraszam również na mój kanał na YouTubie Kings of Mead, gdzie możecie poznać jak degustować miody, jak robić miody. Jest to taki kanał dla miodofilów. Witam serdecznie. Oprócz tego, co powiedział Mateusz, dodam też parę zdań związanych z samą organizacją tej konferencji. Pomysł zrodził się parę lat temu. Wynika on z zainteresowania Mateusza. Doszedł do wniosku, że oprócz tego, by mówić o miodach, pokazywać fajne miody, poszerzyć troszeczkę grono zainteresowania w związku z możliwością promocji tych miodów i wyszedł z koncepcją zorganizowania konferencji. To już jest druga edycja, którą udało nam się zorganizować. Udało nam się zebrać tutaj bardzo fajne, zacne grono międzynarodowe. Od Stanów Zjednoczonych po kraje europejskie, idąc dalej w stronę Korei. Miejmy nadzieję, że te wszystkie elementy, które tu się pojawiają, będą ewoluować, będzie się to zmieniało i będzie się rozszerzało. Cała koncepcja to pomysł, który z roku na rok się zmienia. Wygląda to w ten sposób, że zaraz po zakończeniu tej konferencji usiądziemy sobie z Krzysztofem i z Mateuszem, wspólnie porozmawiamy na temat tego, jak to wszystko wyglądało, co przebiegło po myśli, a co odbiegało troszeczkę od naszych założeń. I w tym momencie zacznie się już kolejny proces tworzenia trzeciej już edycji. Także to nie jest etap, który obejmuje 2-3 miesiące, ale to jest etap, który obejmuje tych miesięcy, powiedzmy 10. Więc mam nadzieję, że ludzie, którzy tu są na tej konferencji, zresztą to też wynika z rozmów z nimi, doceniają to, co robimy, bo dokładamy wszelkich starań, oprócz tego naszego zaangażowania i pasji do tego, by każdy czuł na naszej konferencji, czuł się bardzo dobrze i by było to fajnie zorganizowane, ponieważ ta konferencja nie jest tylko takim elementem, który sprawia, że my jesteśmy zadowoleni, ale jest też elementem, który sprawia, że te osoby, które tu się pojawiają, są również zadowolone i wiedzą, że ta tematyka, którą oni się zajmują, jest rozpowszechniana, jest powielana, także w ten sposób to wygląda.
Dzień dobry. Chciałem Państwu przybliżyć konkurs, który zorganizowaliśmy razem z moimi kolegami z Kings of Mead. Jest to Mead Madness Cup. Konkurs zorganizowany drugi raz. W tym roku był rozszerzony o miody profesjonalne. W tegorocznej edycji do konkursu zgłosiło się ponad 200 miodów z 30 różnych państw świata. Świata, nie tylko Europy, bo mieliśmy zgłoszenia z takich państw jak Japonia, Australia, Nowa Zelandia, Kanada, Stany Zjednoczone, Korea Południowa. Także to już nie jest tylko europejski, to jest rozrosło się także na cały świat. Przerasta to nasze oczekiwania. Możliwości jeszcze nie, ale oczekiwania jak najbardziej, bo nie spodziewaliśmy się takiego odzewu ze strony miodosytników. Także bardzo nas to cieszy. Na pewno będziemy kontynuować ten konkurs. Być może zmienimy troszeczkę formułę konkursu domowego, ponieważ w konkursie domowym przyznanych było tylko 12 medali w 4 głównych kategoriach. Natomiast konkurs profesjonalny został oceniony w 11 kategoriach. Także zobaczymy, być może w przyszłym roku również domowe będą ocenione w szerszej ilości tych kategorii. Zwycięzcy będą ogłoszeni na głównej gali Festiwalu Piwnego w Poznaniu. Przyznana będzie także dwie nagrody Grand Championa, dla Grand Championa miodów komercyjnych oraz Grand Championa miodów domowych oraz po raz pierwszy w historii europejskiego miodosytnictwa przyznana zostanie nagroda osobowości, miodowej osobowości roku. To także na razie jest niespodzianka, także nie chcę zbyt dużo zdradzać. Konkurs organizowany przy okazji również konferencji miodosytników. Jest to odzew generalnie na potrzeby rynku. Rynek miodów pitnych rośnie w kraju, rośnie na świecie. To, co dzieje się za oceanem, po prostu to jest takie szaleństwo. Z jakichś danych, które czytałem, około 2 miodosytni dziennie otwiera się w Stanach Zjednoczonych. Ta rewolucja, ona przyjdzie za ocean, to nie jest kwestia, czy przyjdzie, tylko kiedy przyjdzie. Także jakby wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom i przecieramy szlaki. Także zachęcam Państwa do spożywania miodu, do kupowania, do nastawiania i robienia swoich własnych. Jeżeli macie własne, to przysyłajcie na konkurs. Polecam właśnie śledzenie naszego kanału na YouTube, naszej strony Kings of Mead. Tam wszystkie nowinki, nowości i informacje będą zamieszczane na bieżąco, także polecam szczególnie. Dziękuję serdecznie.